profesor Jan Grabowski. Kiedyś się zajmował Indianami, kariery na tym nie zrobił, bo to była nauka bardzo niszowa. Jedną z głównych postaci Muzeum POLIN, które jest ośrodkiem propagandy żydowskiej w Polsce i nośnikiem żydowskiej polityki historycznej w Polsce i o Polsce, jest profesor Jan Grabowski. Jest to nachodźca, który lata temu przybył z Kanady i w tej chwili obok Barbary Engelking, do niedawna Boni i niewielu osób tej miary co oni, zajmuje się głównie tropieniem polskiego antysemityzmu, wytykaniem polskiego nacjonalizmu i narzekaniem na wszystko, co jest prawdziwe wprawdzie, ale burzy narrację żydowską. Jerzy Grabowski, de domo Abrahamer, słynie z tego, że jego metodą pracy naukowej jest odrzucać wszystko to, co mu nie pasuje i zmyślać, dodawać wszystko to, co mu pasuje do tego, co głosi. To nie jest nauka, to jest typowa propaganda. W dawnych latach, w latach 40., 50., z pewnością zrobiłby zawrotną karierę w wydziałach ideologicznych Polskiej Partii Robotniczej czy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dzisiaj jest to Muzeum POLIN. Słynie z tego, że atakuje bezpardonowo Instytut Pamięci Narodowej, natomiast ostatnio wziął się za Instytut Pileckiego. Wydawałoby się, że sprawa niekontrowersyjna. Witold Pilecki, bohater Polski, Europy i całego świata, człowiek, który na ochotnika poszedł do Auschwitz, przebył tam tyle czasu, że trudno to odnieść do innego typu sytuacji, że ktoś to wszystko wytrzymał. Następnie dokonał udanej ucieczki, sporządził kilka konkretnych, bardzo szczegółowych raportów o tym, co się w Auschwitz dzieje. Sporządził je w okresie wojny. To nie były pisane po latach wspomnień, z jakichś omówień kolegów. To było to, co widział, to, co słyszał. Wszystko to, co stwierdził rzeczywiście naocznie. I w tej chwili Instytut Pileckiego zajmuje się propagowaniem tego, co sam Pilecki zrobił, co osiągnął, jak też kultywowanie jego myśli, żeby przekaz dla świata był taki, jaki być powinien. Profesor Grabowski nie wytrzymał. Zaatakował Instytut, nazywając to, co on robi, nacjonalistyczną propagandą. I gdyby to nawet była nacjonalistyczna propaganda, jeśli my jesteśmy dumni z Witolda Pileckiego jako Polaka, sami się identyfikujemy jako Polacy, gdyby nas nazywano z tego powodu nacjonalistami, to cóż tym złego? Jeśli chodzi o państwo Izrael, o to, co tam się dzieje, nacjonalizm jest ideologią państwową. Z państwa wyklucza się ludzi, którzy nie mają krwi żydowskiej. Oni nie są Żydami, więc nie są obywatelami państwa Izrael. Jeśli są, to nie mają pełni praw. Gdyby tym się profesor Grabowski zajął, to zrobiłby prawdopodobnie dobry uczynek. Ale teraz to, co on robi, to jest pospolita chucpa i on ma zaszłości. To nie jest tak, że to jemu się wzięło nagle. Kiedyś się zajmował Indianami, kariery na tym nie zrobił, bo to była nauka bardzo niszowa. Zajął się Holokaustem w Polsce, a właściwie Polakami, którzy dokonali, są albo współprawcami, albo sprawcami Holokaustu. I na tym robi w świecie zawrotną karierę. Chciałby dorównać sławie, czy osławieniu się przez znanego Jana Tomasza Grossa. Ojciec Jana Grabowskiego, Zbigniew Abrahamer, po wojnie Grabowski, był podczas powstania warszawskiego w Warszawie. Przedtem był ukrywany w chrześcijańskiej polskiej rodzinie. W powstaniu nie był powstańcem, tak jak wszyscy to kojarzą. Był w drużynie czy w grupie technicznej, która nosiła płyty betonowe, pomagała paniu rowów. Takich ludzi, którzy byli przy powstaniu, około powstania, było bardzo wielu. Ale ściśle mówiąc, powstańcami oni nie byli. Jakie wspomnienia z powstania zostawił Zbigniew Abrahamer Grabowski? Otóż on dokonał rzeczy nieprawdopodobnej. Zakłamał swój epizod życia z tamtego okresu w taki sposób, że człowiek, który wie, który zna realia powstania, jest oburzony. Ale on się nastawił nie na tych, którzy znają, tylko na tych, którzy nie znają i już znać nie będą. Potrafił napisać coś takiego. Zaraz po wybuchu powstania zgłosiłem się do służby i służyłem bez broni w pomocniczej drużynie saperskiej batalionu Kiliński. Czyli pomoc dla powstańców, a to było powszechne. Jeśli kobieta przynosiła jakieś jedzenie ugotowane, jakiś mokos przyniósł trochę wody czy coś takiego, to on był przy powstaniu, ale powstańcem nie był.
Natomiast obserwacje Zbigniewa Abrahamera Grabowskiego są następujące. Pierwsza połowa sierpnia 1944 roku. Budowałem pod ostrzałem umocnienia strzelnicze na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Punkt newralgiczny, frontowy, ostrzeliwany ze wszystkich stron. Tam nie można sobie było chodzić po tym terenie, trzeba się było bardzo starannie ukrywać. I on pisze w ten sposób. Zbliżył się do mnie sierżant z opaską AK na ramieniu, przyjrzał mi się i wyciągając pistolet krzyknął. Ty Żydzie, Niemcy cię nie wykończyli, ale ja ciebie wykończę. Na czym polega fałsz? Po pierwsze, nie było opasek powstańczych z literami AK, Armia Krajowa. Było WP, Wojsko Polskie, od początku powstania do końca. Te opaski były normatywne, naszykowane były przed wybuchem powstania. W momencie, kiedy powstanie wybuchło, poszczególne jednostki, korzystając ze swoich zasobów naszykowanych wcześniej, nosiły tylko i wyłącznie takie opaski. Nie było opasek z nazwą AK. Po drugie, jeśli biegał po rondzie, dzisiejszym rondzie Dmowskiego, z pistoletem w ręku i ścigał Żyda za to, że jest Żydem, to po pierwsze, po czym go rozpoznał, a po drugie, co robili inni w takiej sytuacji? Czyli byli tak samo jak on, jak ten rzekomy sierżant, przepojeni nienawiścią. Prawdopodobnie może jeszcze klaskali. Sytuacja nienormalna, bo tam nie można było chodzić, nie można było nikogo ścigać. W dodatku sierżant był oczywiście pijany. Podczas powstania ci, którzy pili alkohol, byli dyskryminowani, byli karani za to, co robią. Żołnierz na służbie, który pije wódkę, podlega regulaminowi i bardzo ścisłym obostrzeniom i karom. Po drugie, to, że był pijany, a on dwakroć młodszy od niego, to udało się Zbigniewowi Abrahamerowi ujść w ruinach, a jego strzały za mną były niecelne. Ale były. A jakie tam były ruiny? W którą stronę uciekał? Część przecież na okolicy była w ogóle niezabudowana. Jak można było uciekać górą, jeśli ze trzech stron tak naprawdę byli Niemcy i ten teren bardzo dokładnie okładali ogniem. Absurd? Tak, ale możemy o tym mówić z kimś, kto na tym się zna, kto ma o tym jakieś pojęcie. Natomiast taki przekaz idzie w świat. Jakiś murzyn w Ameryce, jakiś metys w Brazylii, czy ktoś, kto mieszka w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Australii, jak czyta takie rzeczy o Polakach, o powstaniu, to bierze je dosłownie, że tak rzeczywiście było. A tak nie było, bo być nie mogło. Druga sytuacja, którą on opisuje w bardzo konkretny sposób, wygląda w ten sposób. Porucznik AK, kierujący naszą pracą, nie pamiętam już, czy był to Leszek, czy Szary, dał im bardzo niebezpieczne zadanie, uzasadniając to tak. Ale o kogo chodzi? Otóż gdzieś z ruin wyszło dwóch Żydów, którzy się ukrywali i zgłosili się do najbliższej jednostki, że chcą pomagać. I w tym momencie miejscowy rzekomy dowódca Armii Krajowej traktuje ich w ten sposób. Pokażcie, że chociaż Żydzie nie jesteście tchórzami. Wasze życie jako Żydów i tak przecież niewiele jest warte, więc się śmierci nie boicie. Dzięki nam przeżyliście, więc idźcie teraz pierwsi, może oszczędzi to innych chłopców. Czyli wysyła ich na pewną śmierć. Sytuacja, jakiej z pewnością nie było. Pseudonimy tych dowódców, które on wymienia, nie istnieją w tym zgrupowaniu. Wymyślona sytuacja od początku do końca. I wreszcie jego ocena. Ta pogarda i poczucie niczym nieuzasadnionej wyższości wpojonej przez niemiecki przykład i propagandę pojawiło się u ludzi skądinąd dzielnych i na pozór przyzwoitych. To, że Polacy byli przyzwoici, że powstańcy byli przyzwoici, to jest tylko i wyłącznie pozór. Polacy przejęli ideologię niemiecką, niemieckiego nazizmu, walki z Żydami i w sumie byli gorsi w tej sytuacji, gdy jest powstanie, niż Niemcy, bo Niemcy byli po drugiej stronie frontu, a tu wewnątrz, tu gdzie są Żydzi, ścigają i prześladują ich AK-owcy. Taki mamy dzisiaj stan. Taką mamy sytuację, że osoby zatrudnione na państwowych etatach, żyjące z naszych podatków, bardzo sowicie finansowane w tych swoich rzekomych badaniach, mogą robić co chcą, całkowicie bezkarnie. To trzeba przeciąć jednoznacznie. Zagłoszenie nienawiści, zapisanie kłamstw powinien być ostracyzm,
odcięcie od środków publicznych, niech próbują pisać, niech to robią, po pierwsze, na własny koszt, a po drugie, przecież za tego typu rzeczy są sankcje. No tak, ale jest konstytucja. Otóż są niezależne, wolne sądy i w ramach kasty, ta, która uważa się za lepszą, żaden skład sądzący za tego typu treści na pewno go nie weźmie i nie będzie osądzał. W sytuacji odwrotnej, gdyby człowiek, który powstaniec warszawski, Polak, gdyby opisywał Żydów w taki sposób, z pewnością byłby skazany i to na bardzo wysoką karę. Czyli mamy nierówność wobec prawa.